Dzień dobry. W kolejnym wywiadzie z cyklu 5 minut z naszą gościem jest dzisiaj Oliwia Laszczyk, skrzydłowa młodszej części naszej drużyny UKS Czwórka Aleksandr Górski. Dzień dobry, Oliwia. Co skłoniło Ciebie trenować siatkówkę? Bardzo mi się podobał ten sport, dlatego już po dwóch zacząłem trenować siatkówkę i dlatego już po dwóch latach trenowania siatkówkę była moim całym życiem i trenuję ją aż do dziś. Jakie elementy gry najciężej wytrenować i dlaczego? Przyjęcie i wystawa, ponieważ przyjęcie jest najważniejszą rzeczą w grze, bo bez przyjęcia nie ma wystawy, a bez wystawy nie ma ataku i nie ma gry. A w jaki sposób udaje się łączyć treningi, grę i naukę? Trzeba sobie rozplanować dobrze dni i uczyć się systematycznie. Dobrze. Oliwia, jesteś młodą zawodniczką, jedną chyba z najmłodszych w drużynie. W związku z tym mam takie jeszcze jedno poza może quizowe pytanie. Mianowicie, jak odnajdujesz się? No wiadomo, nie masz jeszcze na tyle warunków do gry w siatkówkę, warunków fizycznych. Na jakiej bardziej pozycji byś się odnajdywała? Na przyjęciu. Dobrze mi się gra na przyjęciu i lubię przyjmować piłki. Czyli bardziej z tym. I jeszcze jedno chciałem zapytać. Grałaś w mini siatkówce w drużynach, w dwójkach, w trójkach, tak? Jakieś sukcesy odnosiłyście, tak? Na tym polu? No, w dwójkach byłam z taką koleżanką na mistrzostwach Polski. I wynik? I zajęłyśmy 22 miejsce na 40 drużyn w Polsce. No, to uważam jak na debiut całkiem nieźle, prawda? Dobrze. Oliwio, dziękujemy ślicznie za udzielenie nam tego wywiadu. Życzymy gry w dalszym ciągu w naszej drużynie i odnoszenia samych tylko sukcesów. Dzięki.